jest i on. Właśnie tutaj jechałem. Znów przy głównej drodze. To niedobrze. Takie domy są bardzo często rozszarowane. Czy będzie tak i tym razem? Zaraz się przekonamy. Często nad morzem stoją takie budki, można się schronić. A tutaj co? Demolka. Wszędzie demolka. Jaki ładny staw tutaj był. Już zawalone śmieciami. Tylko czy da się tutaj wejść? Oto jest pytanie. Na pewno można wejść tędy, ale czy mi się chce tam przyciskać? Wy możecie zobaczyć, co tam jest. Nie wiem, co tam jest dokładnie. Tutaj szklarnia. Drzwi na zewnątrz. Zarośnięte wszystko. Kurde, nie wiem, czy się tam dostanę. Ostateczność jest tutaj. Tylko czy warto? Zobaczymy jeszcze głównym wejściem. Szukam innego wejścia. Jak znajdę, to oczywiście pokażę wam je. Na samym dole fajne wejście. Centralnie z ulicy wchodzi się do domu. Tutaj już będzie potrzebna latarka. Mam nadzieję, że wejdę dalej, nie tylko do piwnicy. Co tutaj się działo? Graficiarze. Wejście do domu. Zaraz wejdziemy. Jak już jesteśmy w piwnicy, to zobaczymy, co tutaj jest. Rozebrany piecyk. Elementy miedziane zabrane. Jajo? Muszę to sprawdzić, bo wygląda mi na strusie jajo. Słuchajcie, strusie jajo, wydmuszka ze strusiego jaja, ale jaja. Prawdziwe. Dobra, idziemy wyżej. Powiem wam, że śmierdzi tutaj bezdomnymi. Obawiam się, że mogą tutaj pomieszkiwać.
Im wyżej, tym gorzej. Łazienka. Kaloryfery podkręcane, przygotowane do zabrania chyba. Packa. Kolejna łazienka. Tutaj też kaloryfer wyjęty. Możliwe, że dzisiejszej nocy zakończą kradzież. Drabina aluminiowa. A, to tutaj wchodziliśmy. To już wszystko wiem. Kolejny pusty pokój. Ktoś zostawił papieżaka. Myślę, że możemy się teraz udać na górę i zobaczyć, co tam się dzieje. Główna droga. O, jeszcze wejście na strych. Piła do drewna. Tutaj też zdemontowane kaloryfery. Mamy cię. To tu sobie śpisz. Aha. I zobaczcie. Popija sobie Jelcyna. Najtańsza wódka. 4 euro chyba kosztuje. To już jest naprawdę taniocha, zwłaszcza tutaj, gdy zarobki są dość fajne. Zobaczcie, wszystkie kaloryfery przygotowane do zabrania. Igła. Ciekawe, kto się kuł i czym. Ostatnia łazienka. O kurde, wszystko wyrwane, wszystko. Wszystko, co miało jakąś wartość, powyrywali. Zobaczcie, baterie też. Totalnie rozszabrowany dom. Rzadko jeżdżę po centrum, bo właśnie tak wyglądają wszystkie domy, mieszkania. A takie mi się nie podobają. A wy to już wiecie. Dobra. Schodzimy na dół. Nic ciekawego w tych Niemcach nie ma. Tak wam powiem. Ale co zrobić? Zdecydowanie wolę belgijskie klimaty. Siemanaczko. Mini wieża. Zawijamy się stąd. Metalowe drzwi wszędzie. Dość grube. Powiem tylko tak. Najwyższy czas zakończyć eksplorację. Ludzie się patrzą. Chyba nie lubią tutaj eksploratorów, a ja nie lubię eksplorować po Niemczech. Nie ma tutaj nic ciekawego. Bardzo rzadko się coś trafia, na co można zawiesić oko. Dobra, ja się żegnam z wami. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.